Panie i panowie, zapraszam na kolejny pojedynek, kolejną grupę World Championship Series Europe. No i w akcji nie kto inny jak Polak i Niemiec. Niemiec w górnym prawym rogu, w kolorze czerwonym, a jest to Gungwu Banda. Trochę informacji o tym zawodniku możecie przeczytać, ile wygrał, ile nie wygrał, jakie ostatnie pojedynki stoczył. No i właśnie ostatnio idzie to jakoś nadzwyczaj, bym powiedział, niedobrze dla tego zawodnika, bo przegrał swoje 4 ostatnie starcia, co prawda best of one. No ale jednak przegrana jest przegrana. Co ciekawe, też przegrał na Nercia niedawno jedną mapę właśnie. No ale tutaj mamy turniej, może chował taktyki, może właśnie nie chciał czegoś specjalnie zdradzać. No ale na Geralta, Space Marina czy Pinguina już tego chować nie musiał. No i taka dobra informacja dla nas to, że ten gracz ma właśnie... No teoretycznie najgorzej mu idzie właśnie przeciwko Zergom. Przekonajmy się, co teraz będzie grane, co będzie teraz uskuteczniane. No, Polak oczywiście w górnym lewym rogu, Artur Nercio-Bloch, drużyna Iron Chain, no i sponsoring od Red Bulla do tego. Myślę, że przedstawiać nie trzeba jakoś specjalnie. O, już Gungwu Banda zaczyna troszeczkę zasiewać ziarno niepewności, trzeba by na pewno, tu nie ma żadnego Cannon Rusha. Nercio przyjechał dronką, tak żeby może tu też odrobinę przeszkadzać, ale nie, spokojnie. Jest ekspansja, wszystko jest grane, no bym powiedział, normalnie. No i mamy wielką, wielką mapę, bo Year Zero jako tę pierwszą potyczkę. Tutaj mamy taki, powiedzmy, bloker i przez to miejsce nie mogą za bardzo jednostki powietrzne przelecieć, ale tutaj już można. Z tym, że z tym się też wiąże fakt, że zostaniemy zauważeni z Xel'Nagi. Druga Xel'Naga znajduje się na godzinie 6. No i też jest ważne, żeby ją właśnie trzymać, bo dzięki temu, no... Wiadomo, mamy więcej informacji, czy przeciwnik nas kontratakuje, czy też nie. No i Nercio się zastanawiał, czy grać te długie gry, czy... No bo właśnie mi powiedział w poczekalni, że on wie w sumie, co robić w tych dłuższych grach. Chwila, tutaj nie ma żadnego, nie powinno być żadnego dźwięku. A nie, dobra, wszystko jest okej. Nercio powiedział, że potrafi grać długą grę na Protossa, niby, ale jakoś tak zapewnie się pewnie też nie czuje. Ładnie zniszczony jest zwiadowca protoski. Tutaj jeszcze jedno dziabnięcie, on na pewno... zostanie dogoniony. Natomiast zauważmy, że Polak nie pokazał trzeciej bazy Niemcowi w ogóle i chyba nawet Niemiec nie widział tej jadącej dronki, więc może teraz być, no, nie tak do końca przekonany, czy może nawet Nercio go nie będzie jakoś szybko atakować, no, ale Polak gra standard. Tylko jedna drona teraz zbiera z gazu, żeby za niedługo postawić lerko, czy, no tak, czwartej minuty, czwarta, pięć, czasami niektórzy robią 3.50, różnie to wychodzi. Zależy, jaka fantazja będzie u Zerga. No i czekamy cierpliwie. Kropka już jedzie, żeby szybko tutaj dojeżdżać. Oczywiście już tutaj do głównej bazy nie musi dosyłać robotiku Gungwu Banda, no bo... W ogóle to nie jest skin do probek? A nie, bo my widzimy skina, ale chyba gracze nie. No ale w każdym razie teraz już musi saturować naturala Gungwu Banda i będzie dobrze. Oracle też zmierza do bazy Polaka, no i zobaczcie, fantastycznie kontroluje Nercio Xel'Nagę. No i teraz zwyczajnie widzi, że leci do niego Oracle, no nie wie w sumie do której bazy, ale tutaj są dwie królowe. Oj, teraz lekki błąd Polaka, bo spor się nie postawił, ale nie, no nie, 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 jest zabezpieczenie, bo dwie królowe w zupełności wystarczają. O, jeszcze tutaj jak kliknął szybko, żeby nie stracić dronek, no ale niestety w głównej bazie dwie ucierpiały. No to się zdarza, tam jedna, dwie, czasami nawet cztery padają, no jak więcej to już jest naprawdę nieciekawie. No ale ach, no mógł ją chyba zniszczyć Nercio, ale teraz, a nie, tu nie ma królowej. No i to byłby świetny początek. Gungwu Banda już robi drugiego Stargate'a, który no fantastycznie zostanie zauważony przez Nercia, z tego co widzę. Tak, już Overlord leci, to jest błąd Niemca. No ledwo, bo ledwo, ale zauważył Nercio, to jest idealny start dla Polaka. Po prostu zna plany swojego przeciwnika, no i oby tak dalej. Bierze Feniksy, bierze dwa Stargate'y. No mógłby teraz jeszcze coś z tym zrobić Niemiec, czyli na przykład może ostatecznie nie robić Feniksów i pójść w coś zupełnie innego. Ale to tak dziwnie, wydać kasę na technologię, a potem z niej nie skorzystać. Dobry początek. Na tej w sumie bądź spokojnej mapie, wyjście Niemca adeptkami. Teraz Nercio, no, musi pamiętać, żeby jednak zrobić troszeczkę może zerglingów. Chwila, on ma 8 lingów, no to trochę za mało przeciwko 4 adeptkom, chyba że królowe będą naprawdę znakomicie ustawione. No Polak nie pamięta chyba
No mówił mi Nercio, że top 1 zerg świata tutaj zobaczy, ale na chwilę obecną no to on stracił trochę drony, chociaż no też tu tak dużo wyprodukował. O, i tylko jedną stracił póki co. Oj, ale teraz jeszcze Feniksy. No, trochę straty będą niestety. Zergingi już przebiegają z mapy. No to jest tak jak chamskie właśnie wyjście, jakie protosi w sumie nierzadko robią, ale na dużej mapie może tego się Nercio trochę nie spodziewał. No i teraz lekka konfrontacja. Drony już w sumie powinny chyba jechać do trzeciej bazy Nercia. Okej, poczyszczone. No dramatu nie ma, bo to jest ile? 9 dronek póki co, więc straty, no są na pewno, ale to nie są, tak jak mówię, takie druzgocące straty. Feniksy znowu się zbierają. No teraz najważniejsze oczywiście, żeby Nercio nie stracił zbyt wielu dronek, a najpierw, żeby w ogóle żadnych nie stracił, no ale na to liczyć chyba nie można. Do tego kontratak z Erglingami. Nercio idzie od razu oczywiście po hydralicy ten, bo nie trzeba robić roacha, nawet w sumie to nie powinno się robić roachy w pozycji, w której Protoss robi takie Feniksy, zwłaszcza na dużej mapie. No i trochę przeszkadzania. 63 drony do 53 probek. Ekonomię ma Polak odpowiednią jak na ten moment gry. No i Gungwu Panda spokojnie idzie po trzecią bazę, może niebawem czwartą. Polak póki co bez czwartej. Feniksów jest no już taka całkiem duża liczba, bo 8. Zazwyczaj protosi na takie liczby się zatrzymują, ale no są w sumie różni protosi. Niektórzy nawet ich 14-12 budują i robią ulepszenie plus 1 do ataku, ale w przypadku Niemca będzie to szarża oraz plus 1 do ataku dla jednostek lądowych. No i czwarta baza ze strony Nercia, tym razem zajęta w kierunku jego przeciwnika. Muszę jedną rzecz jeszcze tutaj przestawić, sekundka. Okej, dobra, wszystko działa. Templar Archives to jest, no, naturalne rzeczy robi Protoss, czyli z Feniksów przechodzi w Immortale. Sztorma, Archony, Zeloty z szarżą i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj spokojnie Nercio, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze powinien przycelować tego rannego Feniksa, dobrze. Jeszcze nawet innego próbował wziąć na celownik. Oraz się w creepu, to jest to, czego ewidentnie tutaj brakowało na początku gry ze strony Artura. No i w końcu o to zadba. Myślę, że ten creep już powinien być gdzieś tak mniej więcej w tym miejscu, a może i na połowie mapy nawet, jakby no, zagrał ten właśnie rozsiew perfekcyjnie. Ale to też nie jest tak absolutnie najważniejsze. Najważniejsze, żeby bazy były połączone, żeby trochę tej wizji było. Kolejny atak na lot Feniksami, kolejne drony padają. No jak widzicie, ciężko to idzie Arturowi, bo tu mapa jest duża. 24 drony już zniszczone, to są już zauważalne straty. Ale myślę, że przez to, że ten początek nie był taki fatalny, to sytuacja Polaka nie jest zła. To jeszcze może pójść i w jedną, i w drugą stronę. No i teraz przejście w Sztorma. No te mapy, te nowe mapy właśnie powodują, że no, rozgrywki nie są zbyt, powiedziałbym, agresywne od samego startu. Szybki Infestation Pit grany przez Polaka. No, w miarę szybki, bo oczywiście da się jeszcze szybciej, ale 8.20... Chyba 5.27 był grany teraz Hive, więc to jest na pewno szybkie przejście Nercia w, no, albo Broodlordy, albo jakieś ultraliski, lurkery z zakopywaniem. Takie są opcje przed Polakiem, chociaż nie robi tej nory dla lurkerów. No, teraz niestety niezauważony desant. No i kilka zelotów już przeszkadza Nerciowi, ale widzę, że dobrze wycofał swoje dronki też i chyba straty nie będą zbyt duże, no, ale jednak Feniksy też przeszkadzają. Ale pamięta Nercio dobrze o tym, że Feniksy mogą mu coś ubić w czwartej bazie. Jak te straty? 29 dron do tej pory. No dobrze sobie radzi Gungwu Panda. Powiedziałbym, że to jest taka gra, jaką no, on by chciał. No i oczywiście Spire też robiony. Spire niestety jest spóźniony, bo powinien być rozpoczęty równocześnie z Hive'em. O, i teraz chyba wyjście Gungwu Panda. Ale to jest takie, no w sumie to ta armia tak jakby jej nie było, jeżeli mam być szczery. Potrzebuje tego Niemiec o wiele więcej. 73 drony u polskiego zerga. Szkoda, że Nercio nie kontroluje Xel'Nagi. No i teraz atakowane chyba będą te skały. Mam nadzieję, że Nercio to zauważy. Już jest blisko Gungwu Panda. Tak, już Nercio widzi, że Protoss podchodzi. Jeszcze dołem mapy zeloty. No niestety ciężko, bardzo ciężko się bronić w tych wszystkich miejscach. Protoss jest bardzo mobilny. Nercio na środku robi już swoje bailingi. Teraz trzeba by jakoś na to wszystko odpowiedzieć. Nie wiem, czy to widzi Polak. Tak, teraz zauważył. Widać, że już ściąga królowe, już armia nadchodzi. Tutaj dobra defensywa, tam dobra defensywa, ale niestety na froncie ta defensywa nie wygląda zbyt mocno. To są w zasadzie same królowe, które muszą kupić czas, ale teraz świetnie Bane'y na creepie. Myślę, że nawet w tym sztormie miały szansę się połączyć, ale świetnie rzucone force fieldy zablokują tę próbę.
Feniksy przeszkadzają, wycofuje się Gungu Banda, ale no w sumie atak tutaj okazuje się, że będzie mieć sukces. No może nie taki ogromny, ale jednak spowalnia piątą bazę polskiego zawodnika. Ciekawe są te Stasis Wardy, faktycznie Nercze mógłby próbować łapać swego oponenta, ale Artur się chyba nie boi specjalnie dłuższych gier, no i robi swoje. Cierpliwie, cierpliwie, powoli do celu. No, Protoss się zbroi, tak bym to powiedział. Tak bym to ujął, jest Mothership, są Tempesty, jest plus 1, jest plus 3. Nercze oczywiście ulepszenie do Lingu, bardzo dobrze, że o nim pamięta. No i... mówił Artur, że wie jak się gra te długie gry. Że wie co robić. O nie, tutaj ta probka oszukała przeznaczenie. No i przeżyła. Szkoda trochę. No grają dłuższą grę. O, ciekawe, już pierwsza gra i takie 12 minut. Pewnie to potrwa może nawet 18, 20, kto wie, jak dobrze będzie grać Niemiec. No i jak sobie z tym wszystkim poradzi Polak. Spory ładnie poustawiane, tak żeby ten warpism właśnie nie miał za bardzo gdzie się rozstawić. Chociaż nie, można tu przelecieć, można zaatakować, ale teraz świetnie Nercio koruptorami idealnie wyskoczyły. Dobra reakcja Polaka. No i doskonale uniemożliwia zaatakowanie do swojej głównej bazy, no i niszczenie jakichś tam technologii. Cztery spory na froncie dostawione. No niestety Nercio tutaj tylko z jednej strony może podchodzić. Armia Niemca powiedziałbym znowu niezbyt imponująca. No i w końcu też Nercio będzie próbował jakiegoś kontrataku. Hydry powodują, że za bardzo nie ma też jak podejść Gungwo Banda, o ile Polak będzie dobrze mikrować. No, ale tutaj jest sporo jednostek. Tutaj też oczywiście zabezpieczenia Stasis Wardy. Nercio idzie w Neurala. No i Infestory, czyli no, najbardziej chyba przerażającą jednostkę, jeżeli chodzi o arsenał zergów w chwili obecnej. O ile kontrola jest dobra, no to można zrobić sporą krzywdę. Nawet Dark Templar idzie w dolny lewy róg. No i powoli, powoli, cierpliwie. Nasi gladiatorzy XXI wieku. Gdzie ten Dark Templar ma głowę, jakby był alienem. Taką podłużną. No w sumie to jest też takim trochę Protossem. Okej, okay, ruszamy. Koniec tych super przemyśleń. O, teraz ten transfuz jest. Świetny transfuz na Broodlorda. Ocalił go Nercio. Ale jest też Mothership, który da niewidzialność tym jednostkom. O, i teraz dobrych kilka bejników, ale niestety hydralisków jest niewystarczająco. No i teraz jeszcze może te dwa bejny. Tak, Nercio sobie poradzi. Niestety kolejny warping tutaj. Nercio widzi teraz tę probkę. Może zaraz ją zauważy na mapie tym samym. O nie, padła ta baza ostatecznie. No dobra, teraz oczywiście trzeba obronić się na froncie. Nie wiem, czy te inwestory wystarczą. Też Broodlordów może nie jest tak dużo. Świetnie, Gungwo Panda już na jedną salwę niszczy Broodlorda. No i ten push, ten potężny timing push. Może, o Jezu, teraz wszystko zasztormowane. Nercio, limit spada. No nie, 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 nie. To zupełnie nie wyszło, po prostu timing był zbyt mocny. No i według mnie tutaj może jakieś właśnie kontrataki by coś mogły pomóc, tylko weź tu kontratakuj, nie no, Lingamis może jakimś plus jeden. Byłaby szansa, no ale niestety Nercio pokonany. I to tak w sumie nawet dość prosto wyszło. Ponad 30 probek zniszczonych podczas całej rozgrywki przez Feniksy. No nie poszło. Nie no, Gungwo Panda ma tam ponad 6,5 tysiąca MMR, z tego co pamiętam, on gra bardzo dobrze. Nercio pisze, że się tego tak trochę spodziewał. Chwila. Jeszcze coś tutaj napiszę. Ciężka sprawa, ciężka. Okej, Nercio pisze go, go, chyba gotowy. Hmm.
napisałem, że tutaj no faktycznie to miejsce do bitwy było mega trudne, no bo jak chce się pokonać takiego atakującego protosa, no to już pewnie trzeba 360 z lingów, hydralisków, bailingów zrobić, a tu no po prostu Nercio był taki, no to była jedna armia, to była druga armia, no i ewidentnie armia protosa była mocniejsza, więc chyba trzeba po prostu to wszystko zalać armią. Widzę, że Nercio jeszcze tutaj potrzebuje jakichś 2 minut. Żeby pewnie przemyśleć sprawę. Port Aleksander to będzie kolejny plac boju. No nie, niestety taka trochę dziwna ta mapa. Nercio po prostu całą grę miał kłopoty z Feniksami, z tymi kontratakami. Gungwu Banda zrobił swój timing, mocny zresztą, który Nercio napisał, że jest free winem dla Protosa. Czyli, że jest mocny po prostu. Witamy, witamy bardzo mocno wszystkich na streamie. O kurcze, i nawet widzę, że były donaty. Rycerz! Dzięki wielki Rycerz za wsparcie po raz kolejny. Pozdrawiam. Rycerz oraz Potworek zdonatowali. Potworek też bardzo dziękuję za 2 dyszki na kebaba. No dzisiaj surówek głównie jadłem przed castem, to tak coś w miarę zdrowszego. Kamper KZG, dziękuję bardzo za 5 miesięcy suba z rzędu. Również dziękuję właśnie za wsparcie. Kamper, Dajun, www, Kamsej. Hetman Koronny, dziękuję za followy, witamy. Dobra, wszyscy są gotowi, jeszcze tylko się Nercio zastanawia chwilę pewnie nad taktyką. Tak, no niestety sztormy zmieniły wszystko, tempesty brały już na jedną salwę Broodlorda, a tych Broodlordów tam było chyba 6 czy 7. No do tego te infestory. No to był taki moment, w którym Nercio jeszcze rósł w siłę i nawet nie mógł za bardzo skorzystać z infestorów, no bo nawet nie miał 100 energii. Znaczy Fangale i infesty teranie są ok, ale no nie aż tak mocno. Nie aż tak mocni. Gungwu Banda słabo grał, no czy ja wiem, czy tak słabo. Feniksy dużo zrobiły, nawet bardzo dużo. A, Gungwu Banda nawet miał 6900 WMR. A, no to jest jednak dobry gracz, trzeba powiedzieć. Okej, czekamy cierpliwie na to, aż Nercio będzie gotowy. No tak, w sumie ponad 6500 WMR, zgadza się. To dobrze powiedziałem. Okej, ruszamy. Jest już gra wystartowana. Aż dziwny ten pojedynek był. No ale dobra, może... Bo Nercio też pamiętam, że na rozmaitych turniejach on tak tę pierwszą mapę przegrywa, a potem już jest rozgrzany i już robi swoje. Chociaż strzelam, że dzisiaj jakieś gry rozegrał. W ogóle a propos rozgrzewania się, to drugim pojedynkiem będzie Petit Drogo na kasa i widziałem, że przed chwilą na 99% Petit Drogo rozgrzewa się z Soulem, czyli polskim Terranem. Przed swoim pojedynkiem z kasem, także Petit Drogo nie lekceważy również kasa, który no jednak dostał się do WCS Winter, więc na pewno nie można odpuszczać. Okej, ruszamy. Kolejna mapa wystartowała. W górnym lewym rogu polski zawodnik Artur Nercio Bloch. No i kilka informacji o Nercio. Oczywiście ponad 350 tysięcy dolarów wygranych do tej pory. No, w miarę szybki też zwiad ze strony Niemca. No i cóż, no, Nercio jako jedyny Polak w 2018 roku był na Mistrzostwach Świata. Jeden z najbardziej, bym powiedział, takich chyba regularnych progamerów od wielu lat w czołówce. No wiadomo, były wzloty i upadki. W Heart of the Swarm też nie miał za bardzo, bym powiedział, zacięcia do gry, bo no, gra sama w sobie troszkę mu jakby nie odpowiadała. Ta dynamika raczej brak, podejrzewam. No ale teraz już w Legacy of the Void inna sytuacja, już mu się gra zdecydowanie lepiej. Zwiadowca francuski... przepraszam, niemiecki. O nie! Jest fake! No i to jest ta taktyka, którą użył... o mój Boże, no w ostatniej grupie, w grupie D, jeden z graczy, chyba Hellraiser to był na Denvera, z tego co pamiętam. Nercio troszeczkę spanikował. No niestety to jest tylko fake, więc ta strata w dronach też jest zauważalna. Ten fake powiedziałbym, że się udał Niemcowi. To wybija Nercia z rytmu, wybija jego taktykę, bo on więcej minerałów stracił przez to, że drony nie zbierały, niż był warty ten pylon. Zresztą no, z pylona pieniądze zostały też odzyskane, czyli tam tylko 25 w sumie stracił Gungwu Banda. No i może ewentualnie ma minimalnie opóźnionego Nexusa, no bo skoro postawił pylona, no to nie postawił Nexusa, tylko tam troszeczkę później. No, ale myślę, że to było całkiem udane ze strony Gungwu Bandy. No ale też na pewno... O, ja może już schowam, bo się pewnie już naczytaliście. Ale myślę, że no... To był całkiem dobry początek dla tego zawodnika. No taki detal, ale ten detal też oczywiście wpłynie trochę na początek gry. Teraz pytanie, jaki jest dalszy plan
niebieskiego Protossa. Czy znowu powietrze, czy też może jakiś Archon Drop, czy adeptki, czy szarże. Bo właśnie też przed meczem, przy małych rozmowach z Nerciem, doszedłem do wniosku, że jak... No jak Protoss chce, to naprawdę może co grę przez nawet 10-15 gier robić coś troszeczkę innego i żeby to wszystko z Ergiem dobrze rozpoznać, nie jest to łatwa sztuka, ale na pewno się da. Probka już wraca na środek mapy. No i Nercie oczywiście zakłada swoją trzecią bazę, jak widzicie, opóźniona zauważalnie. Chociaż też Nercie widzę, że ją stawia trochę później, być może specjalnie, właśnie po to, żeby zwiadowca niemiecki jej nie zauważył. Ona jest później, nie tylko przez ten początek, ale też przez to, że Nercie po prostu tak decyduje, że ją postawi właśnie. Okej, okay, no ciekawe. Inaczej Polak. Zwiad też po Nercia sprawdza, czy jest robiona trzecia jednostka z Gateway'a, czy jest kręcone coś w Cybercore'ze. Tym razem Niemiec od Feniksa, nie od Oracle. No i próbuje się dowiedzieć czegoś, Gung Wu Banda. Adeptka teraz musi uciekać, bo za chwilę zakończy się szybkość do Lingów. Nercie oczywiście z kłopotem, no bo musi wygrać dwie mapy z rzędu, Gung Wu Banda tylko jedną. No i szuka węszy. Tutaj nie ma, tu nic nie ma. Teraz na górze mapy też sprawdza Nercio z Erglingami, czy coś jest zgrane, czy mega szybka trzecia baza na przykład. No my wiemy, że to jest taktyka, w której Niemiec zrobi chyba jakąś podejrzaną presję z adeptek połączoną z Phoenixem i Oracle, może nawet druga Oracle jeszcze będzie za chwilę grana. No ciekawe, bo cztery gatewaye przed asymilatorami, przed technologią kolejną jakąś. Ciekawa rzecz. Znowu będzie presja z adeptek, no nie widzę innej możliwości, chyba że jakieś podejrzane... Nie, no gdzie tam stalkery? Raczej nie, raczej aż tak fantazja nie poniesie Protossa. A, no i faktycznie, bardzo szybka trzecia baza, Nercie powinien za chwilę ją zauważyć. To jest 4.20, 4.30 już jest... Zergling najpierw leci naokoło i chyba zostanie zauważony przez te dwie adeptki. No tutaj wielka szkoda, bo ma też trochę szczęścia. A, no i zobaczcie, to jest najważniejsze, że ten Zergling padł i teraz Nercio nie zobaczy tej bardzo szybkiej trzeciej bazy, to już by mu dużo powiedziało. No oczywiście był nalot Protossa, który no w sumie zmusił tylko Nercia do tego, żeby ten zbudował dwa spory, strat za dużo jakichś nie było, ale niestety, no nie wie Polak za bardzo co się dzieje, ten zwiat jest niewystarczający, powiedziałbym. No i teraz grane Roche. Roche, które no nie są złą odpowiedzią na adeptki, zwłaszcza adeptki bez szybkości do strzelania. No ale znowu Polak nie będzie wiedział, z której strony, ile tych adeptek, co konkretnie się dzieje. Tutaj dobra defensywa. Ale też musi Nercie uważać, żeby za daleko nie wyjść królowymi, bo wtedy, no mogłyby zostać zniszczone. Kilka karakanów już zagranych. No ma taką, bym powiedział, podstawową defensywę na te adeptki, ale no musi jeszcze na pewno troszkę dronkami się nabiegać. Wydaje mi się, że teraz błąd popełnił Gung Wu Banda atakując za adeptkami, ale o tym może za chwilę. Oracle naleciały, zniszczyły trzy drony. No i troszeczkę oberwało tutaj też to wszystko. To był błąd, to był fatalny atak Gung Wu Bandy. A dlaczego? Ano dlatego, że on powinien wysłać te cienie do naturala najpierw. To tutaj właśnie pierwszy cień powinien polecieć, a nie gdzieś tam drugi, trzeci. Adeptki powinny tutaj z buta wejść, a tutaj no właśnie cieniem. No i w ten sposób Nerciowi udało się całkiem zgrabnie to obronić. Także ja bym to nazwał błędem. No pytanie tylko, w co to dalej przejdzie? 6 dronek zniszczonych za 6 adeptek. Pozycja jest, myślę, odpowiednia. No ale dalszy plan Niemca cały czas niezbadany przez Artura. Oracle szukają jakichś chyba kontrataków. No i myślę, że Nercio już pewny, że tutaj nie będzie jakichś dziwnych mas Feniksów, tylko będzie grane coś zdecydowanie innego. O, i teraz bardzo ważny Zergling. Że gazy są zajmowane, to też musi się Nercio... tylko jeden gaz jest zajęty. No, przynajmniej póki co. Może nie miał akurat minerałów Niemiec. Zwiad tego zawodnika również. O, świetny wjazd. Bardzo dobry te drony. Może nawet królową by ubił, jakby chciał. Chociaż Nercio... nie wziął królowych swoich. No, aż dziwne. No, ale dobra. Skończyło się, bym powiedział, w porządku. Czwarta baza Polaka w dolnym lewym rogu. Ucieka trochę tymi ekspansami. Moim zdaniem słusznie, bo gdyby zajął na przykład tutaj bazę albo tutaj bazę, to znowu byłby narażony na taki atak, jaki widzieliśmy na poprzedniej mapie. No a sami widzieliśmy, że właśnie delikatny jak niemiecki czołg był Gung Wu Banda w swoim ataku. Sztormy, tempesty, no i wszystko wyparowało Zerga. Kontratak dołem mapy.
Wydaje mi się, że w tej grze zwłaszcza Nercie powinien rozesłać swoje overlordy, żeby one widziały takie latające warpizmy. Te overlordy mogłyby właśnie dawać taką wizję. Jest tylko jeden Feniks na mapie, o, to jest właśnie ten Feniks. A Polak już robi szybkość do overlordów. No to jest ten moment, on musi po prostu zacząć zdobywać wizję. No bo takie ataki będą go bardzo, bardzo męczyć. Trochę lingów, kilka roachy. O, nawet w sumie taka słuszna ilość roachy, powiedziałbym 12, tak do 16. To jest taka liczba, żeby bronić potencjalne hydraliski, które oczywiście już robi Nercio. Atak w dolnym lewym rogu zaraz chyba będzie gotowy. No i Polak upewnia się, jakie są zamiary jego rywala. 8 minuta, wyjście już agresywne. Już się głęboko nie zastanawia Gungwobanda, chociaż dziwne jest to, że High Templary zostały. No a powinny zdecydowanie wyjść też na atak. Cały czas Polak bez wizji, overlordy jak stały, tak stoją. Przed chwilą nawet patrzył na nie Nercio, bo postawił w tym samym miejscu Benignesa, ale no dalej bez tej wizji, no i będzie ciężko. Ale jeżeli się uda przechwycić tę armię na środku mapy, to będzie fantastycznie. Czy będzie tak? Recall wymuszony idealnie przez Nercia, świetne przechwycenie. No jak przed laty bym powiedział, no ale niestety tutaj brakuje wizji. No i czwarta baza chyba zostanie zniszczona. Polak w natarciu. Chciałby bardzo się przebić, ale są sztormy. No i tutaj znowu właśnie kolejny atak. No i to są te kłopoty, to są te problemy, jakie niestety w tym momencie niszczą czwartą i trzecią bazę Nerciowi. No nie, no nie wierzę, jeżeli... No nie, 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 jak straci... Nie. Mój Boże, okej, Nerci anulował czwartą bazę rywalowi, ale sam stracił w tym momencie dwie. No i niedobrze. Bardzo niedobrze. No żeby to teraz wygrać, to naprawdę trzeba zrobić szpagat stulecia chyba. Bez wydobycia. Bez jakiejś świetnej technologii, powiedziałbym. Hydra Link Bane i tylko tyle ma Nercio. Teraz najciekawsze w sumie, czy zaatakuje. Czy też jednak postanowi się bronić. No według mnie atakowanie jest mega trudne, bo nie ma szybkości do Bane'ów. Szybkość do Hydry jeszcze też nie zakończona. Trzy ekspansje naraz robi Nercio. Widzę, że już zabawy się skończyły. No musi zaryzykować, musi ekspować. Hive i Spire, no. Nie wiem, czy aż na tyle rzeczy może sobie pozwolić Nercio, bo jeżeli teraz go zaatakuje Niemiec, to chyba to będzie bardzo jednostronna potyczka, ale tak jak mówię, no ryzyko musi zostać podjęte, bo i tak już jest fatalnie. Sami widzicie, jak wykres wydobycia poszedł na korzyść zawodnika niebieskiego. A tak naprawdę to Zerg powinien właśnie mieć przewagę w tym aspekcie. Zeloty na dole. No Nercio cały czas nie widzi zbyt dużo. O! Są overlordy rozsyłane. Dobrze, dobrze. Tylko, no właśnie. Overlordy wcześniej by dały o wiele więcej. Teraz to już główna bitwa, główna batalia. No i niestety, no widzę, co ma Gungwubanda. On ma więcej, a w dodatku jest Protossem. Jeszcze ma sztormy. No to musi być jakiś cud. Jakieś kilka, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt Bane'ów, które po prostu wysadzą Protossa w powietrze. Ładnie opanowany został ten kontratak na dole, tylko że to też zmniejsza główną armię Nercia. No i musi się stąd absolutnie ewakuować. Co ekspansję na dole, o teraz dobry manewr też Gungwubandy, żeby przejść do głównej bazy. O, jest te kilka Bane'ów, o których mówiłem. No, w High Templary. A i tak spróbował, jeden padł. No ale nie zakończyło się to oczywiście jakimś spektakularnym wybuchem. Niestety Protoss nadchodzi dalej. No i się raczej już specjalnie zatrzymywać nie zamierza. O Jezu, te sztormy idealnie na całej powierzchni zadawały obrażenia. No i to jest 2 do 0. Także zobaczymy Nercia w meczu przegranych. I będzie musiał już walczyć o awans drugiego miejsca, bo pierwsze już jest niemożliwe. No ten kontratak. Kontratak po prostu no, zrobił robotę całą. No i Nercio też właśnie zaatakował na trzecią bazę Protossa, a przez to, że nie miał informacji, że ona została zajęta tak wcześnie, to ten timing raczej miał niedużą szansę powodzenia przez to właśnie, że tak wcześnie ją zajął Gungwubanda, no i ją obsadził też jak należy. Nie recall, tylko tactical recall. No nic. Idziemy dalej. Potraktujmy to jako rozgrzewkę. Knysza, bardzo ci dziękuję za 2 miesiące suba z rzędu. Dzięki wielkie, Knysza. Michael, też bardzo dziękuję za 2 dyszki. Pozdrawienia dla najlepszego kastera od kebabów z Częstochowy. Kabanów, Boże, od kabanów.
Wszędzie już kebaby widzę. Bardzo dziękuję, Michael. Pozdrawiam. Dzięki, dzięki. Knysza też oczywiście dziękuję. No, to nie był ten początek, jakiego byśmy chcieli. Wiadomo. No, ale może dzięki temu zobaczymy 3 mecze Polaka, a nie 2. Bo gdyby awansował z pierwszego miejsca, byśmy zobaczyli 2 pojedynki. Takie. Szukam plusów trochę na siłę, ale może jakieś są faktycznie. Także nie, no tutaj ewidentnie nie poszło. No ten Google Panda, no mocniejszy niż myślałem. Tak naprawdę zagrał to, że ciężko było zwrócić uwagę na jakiś błąd. No i też świetna ta szybka trzecia baza, która no troszeczkę fartem, w sumie nawet no trochę fartem została niezauważona przez Nercia, bo ona była w 4.30 już postawiona przed gazami w naturalu. No i to tyle. Takie w sumie spokojne stosunkowo te gry. Nie było za dużych kombinacji. No i za chwilę oczywiście drugi pojedynek, a potem mecz Nercio kontra przegrany właśnie pojedynku Petit Drogocast. Także wracamy już za chwilę. No, nie zaczęło się idealnie. Ale może właśnie dzięki temu będzie jeszcze trochę więcej emocji. Powracamy po krótkiej przerwie.